Witajcie drodzy kochani. Dzisiaj chciałem omówić taki popularny temat. Temat, który się przewija w internecie. Temat, który można zobaczyć na ulicy, w gronie rodzinnym, w polityce. Chcę mówić dzisiaj o kłótniach. Od czego dochodzi do kłótni? Co jest przyczyną kłótni między osobami? A więc chciałbym podać kilka takich informacji dla Was. Więc do kłótni dochodzi, ponieważ jedna osoba lub dwie z osób mają zanieczyszczone pole aury. W polu aury znajdują się byty, które są albo męskie, albo żeńskie. Mogą to być byty demoniczne, podszczepione pod daną osobę. I te byty, drodzy kochani, oddziaływują bardzo bezpośrednio na umysł danego człowieka, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. I dochodzi w danym miejscu do kłótni. Również w domu, jeżeli dochodzi do kłótni, w jakimkolwiek domu, to musicie wiedzieć, że możliwe, że w tym danym domu są bardzo niskie wibracje, bardzo zaniżone wibracje. Mogą występować tam zanieczyszczenia astralne, mogą występować tam zanieczyszczenia demoniczne w danym domu, co dzisiaj w obecnych czasach jest bardzo popularne, ponieważ jest ogólnie dostępny alkohol, jest ogólnie dostępne używki i to sprowadza niestety bardzo niskie istoty do naszego domu. Nieraz wchodzimy do jakiegoś domu i czujemy po prostu, że zapach tam jest bardzo taki, że wygina nasz nos na drugą stronę. Także dzięki właśnie tym zanieczyszczeniom astralnym, które posiadają osoby, dochodzi do kłótni. Do kłótni może dojść również na ulicy. Może to być oddziaływanie chemiczne dwóch przeciwstawnych sobie osób, które mają zupełnie inne hepteny, które się po prostu jakby odpychają. I drodzy kochani, dzięki właśnie tej chemii, dzięki tym bytom, które są podczepione osobom, które mają zanieczyszczone pole aury, pole astralne, no dochodzi do kłótni i ludzie po prostu się nienawidzą, kłócą się zawsze. Lub też może być tak, że ktoś nastawił negatywnie, zaprogramował negatywnie dwie przeciwstawne sobie osoby. Ja dodam, że w moim przypadku tutaj na Teneryfie właśnie miałem taki przypadek, że pewien pan, Hiszpan, zaprogramował mnie programami przeciw pewnej osobie. No i cały czas utrzymywał te programy, także życie z drugą osobą było tutaj dla mnie no, bardzo trudne. Także nie dziwcie się, że są kłótnie, ponieważ ludzie nie utrzymują należytej czystości swojego ciała, nie utrzymują należytej czystości swojego pola aury. Jak już poprzednio mówiłem, dom, w którym mieszkamy, trzeba wykadzić białą szałwią lub kadzidłem i dzięki temu będziecie utrzymywać czystą atmosferę w waszym domu. Jak również bardzo istotne jest oczyszczenie naszego ciała. Może to być peeling ze soli, tak jak wcześniej wspominałem, nasypać do kubka soli, zalać ją ciepłą wodą, nie gorącą, ciepłą. Można tą solą zrobić, jakby taki umyć swoje całe ciało, dzięki czemu pozbędziemy się negatywnych jonów, negatywnych wibracji, które przenosimy z ulicy lub z naszego miejsca pracy. To właśnie spowoduje, drodzy kochani, że będziecie czuli się o wiele lepiej w waszym domu. Dodam, że takie kadzenia szałwią można wykonywać praktycznie co 5 dni, co 7 dni, ale po prostu, żeby to wykonać, żeby po prostu wykadzić dane pomieszczenie czy cały dom i potem otworzyć okna, przewietrzyć dom i dzięki temu po prostu będziecie czuli się o wiele, wiele lepiej. Na marginesie chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest naturalny, jest bardzo zdrowy. Na linku pod YouTube znajdziecie nasz sklep i jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie taki aronit zakupić. Dodam, że odpromiennik chroni przed szkodliwym promieniowaniem. Pomaga na zdrowie, jest bardzo nowoczesny, także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.